Jesteśmy przy tych tłuszczach, to czy można w swojej diecie uwzględniać tłuszcze nasycone? Jeżeli tak, to ile? I ogólnie, czy taka solo dieta z wysoką zawartością tłuszczy nasyconych jest zdrowa? Może być zdrowa. Ja powiem w ten sposób. Wnioskiem z mojej pracy dyplomowej było między innymi to, że jakby ten aterogenny, czyli mięsiszczorodny wpływ kwasów tłuszczowych jest trochę przeceniany. To znaczy, bardzo duży nacisk się na to kładzie, natomiast te dowody nie są aż tak mocne, jak mogłoby to wyglądać. I przy takim przekrojowym podejściu okazuje się, że nie jest to najważniejsza rzecz, na którą należałoby zwrócić uwagę. Mój wniosek był taki, że spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych nie jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Ale powiem tak, nie wiem, czy dzisiaj bym się pod tym podpisał. To znaczy, mój krytycyzm względem kwasów tłuszczowych jest trochę większy niż gdy kończyłem studia, a to między innymi z tego powodu, że okazało się, że są w stanie one wpływać na poziom takiego wskaźnika stanu zapalnego, jednocześnie czynnika zapalnego, który nazywa się lipopolisacharyd bakteryjny i który jest składnikiem ściany komórkowej drobnoustroju, takich bakterii gramujemnych, które bytują w naszych jelitach. I to jest, powiem, w gruncie rzeczy dosyć duży problem, bo my bardzo często jako prozapalne traktujemy kwasy tłuszczowe omega-6, które tak naprawdę prozapalne nie są. Jak są utlenione, to oczywiście są, ale jak nie są utlenione, to nie są. Natomiast okazuje się, że kwasy tłuszczowe nasycone, nie wszystkie, ale jednak mogą mieć właściwości prozapalne i na pewien procent naszej populacji ewidentnie działają w taki sposób, że podnoszą poziom LDL-u. Ja wiem, że w środowisku fitnessowym podchodzi się często do LDL-u jako, a to nie jest taki ważny wskaźnik. Ja uważam, że jest. Jest to jeden z kluczowych składników takich aterogennych, mięsiszczorodnych. Można się ze mną nie zgadzać. Są nawet pojedynczy naukowcy, którzy uważają inaczej, ale naprawdę można ich policzyć na palcach jednej ręki. Generalnie w świecie nauki jest raczej konsensus, że LDL, nawet niezależnie od pozostałych parametrów związanych z HDL czy triglicerydy, triacylglicerole, w sumie powinno się mówić, jest czynnikiem ryzyka. Czy jedynym? No oczywiście, że nie, ale modyfikowalnym w dużej mierze i uzależnionym od tego, jak się żywimy. Ja powiem w ten sposób. To jest moja prywatna koncepcja, która też wynika z tego, że nad tłuszczami siedzę, lubię siedzieć od dawna, niekoniecznie bardzo często się wypowiadam, ale osobiście uważam, na to wskazują też badania naukowe. Podam taki może przykład, zaraz powiem, co uważam. Że jeżeli mamy osobę otyłą, która ma rozjechaną gospodarkę lipidową, podwyższone wskaźniki stanu zapalnego, insulinooporność, nie tylko to nie jest skutek nawet bezpośredniego sposobu odżywiania, to bezpośrednio na to wpłynęła dieta, ale to jest skutek nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Ta tkanka tłuszczowa, którą można posiadać w bardzo dużych ilościach, oczywiście dobrze, że my mamy tę możliwość, bo gdybyśmy nie mieli komórek tłuszczowych, to po świętach byśmy mieli we krwi rosół, a po trzecich świętach byśmy mieli cukrzycę. Tak? Są osoby, które nie mają tkanki tłuszczowej. Nazywa się to zespół Berardinelliego-Seipa. Zawsze się kończy cukrzycą typu drugiego. Więc tkance tłuszczowej należy dziękować za to, że jest, bo ona wybacza nam nasze grzechy. Pozwala nam bosą stopą przejść przez niektóre grzechy. Natomiast jak jest bardzo dużo tych lipidów w tkance tłuszczowej, to one są uwalniane do krążenia nawet wtedy, gdy nie ma deficytu i odkładają się w innych tkankach, między innymi w komórkach wątroby, prowadząc do niealkoholowego suszenia wątroby, w komórkach trzustki, prowadząc do cukrzycy, w komórkach mięśni szkieletowych, obniżając wydolność. Wpływając przy okazji, produkuje też tkanka tłuszczowa substancje, które się nazywają adipokiny, w tym rezystynę, która obniża wrażliwość insulinową na poziomie podwzgórza, również bisfatynę, szereg innych substancji. Leptynę też, nomen omen i adiponektynę, która poprawia wrażliwość insulinową, ale tu nie będę wchodził w te szczegóły. W każdym razie, nawet jeżeli się wprowadzi dietę opartą na wysoce niezdrowych produktach żywnościowych, niech będzie, że to będzie dieta oparta na tłuszczach nawet utwardzonych, tak? Technologicznie uwodornionych tłuszczach roślinnych, dużej ilości cukru stołowego, ale doprowadzi ta dieta do tego, że tkanki tłuszczowe ubędzie, to parametry metaboliczne związane chociażby z gospodarką lipidową i glukozową, one się będą poprawiać przez pewien czas. Natomiast oczywiście słabiej się będą poprawiać niż przy zastosowaniu zdrowej diety. Ale do czego zmierzam? Że niekiedy, podałem skrajny przykład, że niekiedy uwzględnienie tłuszczów nasyconych w diecie nie musi prowadzić do żadnych negatywnych konsekwencji, a nawet może temu towarzyszyć, niekoniecznie to będzie tego skutek, ale mogą wprowadzeniu tych tłuszczy do diety, czy też odżywianiu się w taki sposób, że te tłuszcze nasycone są, może temu towarzyszyć, współistnieć poprawa pewnych parametrów zdrowotnych, co nie będzie skutkiem obecności tłuszczów nasyconych w diecie, ale one nie muszą niczemu przeszkadzać. Natomiast w moim przekonaniu największy problem jest z tłuszczami nasyconymi wtedy, kiedy mamy nadwyżkę energetyczną. One wtedy stają się rzeczywiście aterogenne i prozapalne. I ja w swoim takim prywatnym podejściu, co się oczywiście przekłada na podejście zawodowe, kładę nacisk na to, żeby tych tłuszczów nasyconych było mniej, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy dietę, jak to się mówi, na masę.
I w gruncie rzeczy, zwłaszcza jeżeli nam zależy na utrzymaniu wrażliwości insulinowej, bo okazuje się, że to jednak kwasy tłuszczowe nasycone mają tutaj większy potencjał, taki negatywny, jeżeli chodzi o kwestię wrażliwości insulinowej, zwłaszcza kwas palmitynowy, niż na przykład same węglowodany, tak, w tej materii. Zresztą węglowodany często się traktuje jakby insulinoporność jako skutek spożywania węglowodanów. Tak nie jest. Insulinoporność powstaje w wyniku kumulowania się pochodnych tłuszczowych w komórkach, tak, czyli diacyloglyceroli i ceramidów. Dieta zasobna w kwasy tłuszczowe nasycone nie jest rekomendowana przez żadną instytucję zrzeszającą ekspertów w dziedzinie żywienia. W zasadzie są osoby, które w świecie nauki, w tym również zajmujące się problematyką diety sportowej, jak chociażby dr Fini, którzy zajmują się dietą niskowęglowodanową, gdzie udział kwasów tłuszczowych nasyconych może być wyższy niż w diecie z przewagą węglowodanów. Natomiast nie widziałem, żeby oni postulowali, że są jakoś specjalnie zdrowe kwasy tłuszczowe. Czynili z nich kwasy tłuszczowe mniej niezdrowe, czy bardziej neutralne do pewnego progu spożycia u osób aktywnych, bez nadwyżki energetycznej i przy niskim spożyciu węglowodanów. Więc warunkowo tego typu tłuszcze mogą pojawić się w diecie, natomiast fakt, że nikt tego tak naprawdę nie poleca, mamy sceptycyzm środowiska naukowego i brak jakichś danych czy przesłanek, które mogłyby uczynić z nich wartościowy składnik diety. Ja osobiście podzielam pogląd, że ich spożycie powinno być niskie lub bardzo niskie, ale nie kosztem jakby karkołomności diety. To znaczy to, że jakiś produkt zawiera kwasy tłuszczowe nasycone, nie dyskwalifikuje tego produktu. Natomiast celowe zwiększanie ich udziału w diecie, czy przypisywanie ich jakichś magicznych właściwości, co się zdarza, a że dobrze na testosteron, a że się nie utleniają, więc należy je spożywać. Kwasy uwodornione, utwarte, izomery trans też się nie utleniają, tak? I nikt z tego powodu nie będzie ich do diety włączał. Jest to śliski temat, ale raczej nie jest to zdrowy składnik diety. Tak? Co do zasady. Kwasy tłuszczowe, jeszcze powiem tylko nasycone, różnią się pomiędzy sobą budową. Kwas starynowy, który dominuje w nasionach kakaowca, on jest bardzo szybko metabolizowany w naszym organizmie do kwasu palmitoleinowego, dalej oleinowego, czyli tego, co występuje w oliwie. I on nie ma właściwości aterogennych. Natomiast palmitynowy, który jest często dominującym lub jednym z dominujących kwasów tłuszczowych, czy to w tłustym mięsie, czy też w produktach pochodzenia mlecznego, trudno znaleźć do niego jakąś okoliczność łagodzącą. Poza tym, że teoretycznie nie można na nim smażyć, tak? No ale w przypadku medium smażania niczego chodzi nam o to, żeby nie powstawało coś wysoce szkodliwego, niż żeby było prozdrowotne. Czyli w skrócie po prostu nie opierać głównie na tym diety, może to stanowić fajny dodatek, można sobie fajnie to wliczyć, ale nie bazować na tym, tak? Tak jak tutaj Tadeusz powiedział. Ja nie uważam, żeby tam był jakiś super fajny dodatek. Niektóre produkty, które zawierają, w rybach morskich, tłustych, też jest trochę kwasów tłuszczowych nasyconych, ale jednak się poleca wbiec się je raz albo najpierw dwa razy w tygodniu. Tak. To jedno drugiemu nie przeszkadza, bo w przypadku niektórych produktów są pewne korzyści, które przeważają istotnie potencjalne czy realne wady, tak, tych produktów. No takich produktów należy szukać, ale to ilościowe spożycie tych kwasów tłuszczowych pewnie będzie miało też pewne znaczenie. Kiedyś była taka norma, że do 10% innej podaży energetycznej, teraz są takie rekomendacje, że spożycie nasyconych powinno być tak niskie, jak jest to możliwe przy zachowaniu prawidłowej wartości odżywczej diety. Czy znaczy, żeby nie bzikować na tym punkcie, żeby nie być człowiekiem z młotkiem, masz nasycone, usuń mi to w tej chwili. Nie o to chodzi. Zresztą ja zawsze patrzę, jaki jest największy błąd, jakie są najbardziej kardynalne błędy żywieniowe w czyjejś diecie. I naprawdę rzadko się zdarza, żeby to było jakieś wysoce niedopuszczalne spożycie kwasów tłuszczowych nasyconych. Ono często jest moim zdaniem za wysokie, można byłoby je obniżyć, ale rzadko to jest najbardziej paląca potrzeba, na której należało poświęcić uwagę. Ja tak właśnie ostatnio odpisywałem klientowi, narzekał, że chodzę, piję dużo wody i chodzę sikać, często chodzę sikać. Ja mówię, no to dobra, ale popatrz, to masz jeden minus, to sikanie, a ile masz plusów za tym, tak? Lepsze samopoczucie, lepszy sen, no szereg aspektów takich pozytywnych, a dla ciebie jest minusem to, że musisz iść do tej toalety, no to takie... Tylko zależy, jak często chodzi, ile tej wody pije i pytanie, jak pije, bo czasami można zmniejszyć częstotliwość mykcji w momencie, kiedy nie wypija się dużo naraz. Dlatego, że trzeba pamiętać, że te mechanizmy, one co prawda oczywiście można je tam oszukiwać przed wyjściem na scenę, zresztą też to się bardzo często robi, bo niektóre działają z opóźnieniem, ale w momencie, kiedy się wypija pół litra wody naraz, a niektóre osoby nadganiają, tak? Nie wypiło 3 godziny, nie piłem, to teraz 0,7, oczywiście wody, tak mówię tutaj, to w tym momencie się uruchamia mechanizm odpowiedzialny za wydalanie płynów i za półtorej godziny trzeba będzie iść do toalety i się dużego użytku z tej wody nie zrobi. Takie też duże wahania w ciągu dnia, jeżeli chodzi o ilość wypitych płynów, też powodują, że później trzeba utrzymywać dosyć
Jak się wystartuje z wysokiego C, to trzeba utrzymywać cały czas na tym wysokim C, żeby ten organizm był odpowiednio nawodniony. Tak naprawdę rekomendowane dzienne spożycie płynów wynosi 1 ml na każdą dostarczoną albo spaloną kilokalorię. Więc teoretycznie osoba, która je 3000 kilokalorii, może poprzestać na 3 litrach płynów ogółem, ale mamy bardzo duże możliwości fluktuacji w tej materii. Wypicie 2,5 litra nie będzie wielkim grzechem, no chyba że ktoś jest w wysokiej temperaturze, spożywa ekstremalne wysokie dawki kofeiny, innych stymulantów, a wypicie na przykład 3,5 litra czy 4 litrów też nie będzie żadnym problemem, a niekiedy może doprowadzić do zmniejszenia łaknienia. Chociażby, bo to czasami jest rozwiązanie, które u niektórych osób się sprawdza. Badania są niejednoznaczne, ale jednak grzech byłoby nie spróbować, tak? Z takiego rozwiązania, no woda szkodliwa, jeżeli nie jest pita, no nie wiem, były zawody w piciu wody, 7 litrów kobieta wypiła i niestety nie przeżyła tego. 7 litrów? O to nie słyszałem, 7 litrów? 7 litrów naraz wypiła, a nagrody nie odebrała, ale mi się wydaje, że ona nie była śmierć w wyniku przewodnienia, tylko głupoty. Przepraszam za to określenie, mimo wszystko głupoty i organizatorów, i osób, które brały w tym udział. Wypiła naraz taką ilość. No wiesz, jak wodę pobierzesz z przewodu pokarmowego, to może prowadzić do rozcieńczenia płynów ustrojowych, gdyby to była tak duża dawka. I te możliwości buforujące krwi są ograniczone. I no co zrobisz w tej sytuacji? Ja raz... Już mniejsza dlaczego, że tak zrobiłem, ale właśnie miałem 1,5-litrowego Arktika i wypiłem na raz 1,5 litra. No to, no to nie jest, wiesz, to nie jest 7 litrów. Ale powiem ci, na raz odstrzała i tak się czułem, że dosłownie jak ktoś by mnie uderzył z taką mocą w brzuch, to chyba bym, nie wiem, pęknął, nie? A 7 litrów to ja nie wyobrażam sobie. Jeszcze... Nagroda podobna była, kurka była warta do prawki, znaczy nagroda tam była jakaś opcja. Ja tak mówię z pamięci, że 7 litrów, ale wydaje mi się, że to była właśnie taka wartość. Na pewno nie były to 2 litry, tylko to były dużo większe wartości. No. Bardziej podziwiam tych zjadaczy hot dogów, to są w stanie zjeść niezliczone ilości takiego jedzenia. I okazuje się, że hot dog jest bezpieczniejszy niż woda, widzisz. No. Oni tego nie pamiętam, ile jedzą, ale... A stosunkowo jeszcze ci, co tak zjadają, to są tacy, nie? 60-70 kilogramów. No, człowieka całego nie da się zrozumieć. No to prawda. A tam są dodatkowe zabiegi, nie? A co do wody, to jeszcze ja dopowiem, jeżeli właśnie ktoś ma taki problem z wydalaniem, chodzeniem do tej toalety, to tak jak właśnie tutaj Tadeusz powiedział, że rozłożyć sobie to równo w ciągu dnia i ja o godzinie 20, jak wiem, że chodzę spać 23, powiedzmy, to już stopniowo hamuję i obcinam tą wodę, tak? No bo wiadomo, jak na noc się nachlejesz, no to będziesz wstawał, tak? No będziesz wstawał, no bo po prostu będzie cię goniło do tego, do tej toalety. No dokładnie tak. Snu lepiej nie przerywać, jeżeli można sobie oszczędzić nocnych przechadzek do toalety, to jest to w zasadzie zdrowe, no pod warunkiem, że człowiek nie ryzykuje jakiegoś skrajnego odwodnienia, ale no, trzeba też pamiętać, że niekiedy to, że my się w nocy wybudzamy, jest związane z tym, że spożywamy późną i bardzo zasobną w białko kolację, to jeżeli ta kolacja jest wysokobiałkowa, to rzeczywiście może dojść do wybudzania w nocy celem oddania moczu, plus do tego duża dawka wody, no to rzeczywiście może się zbiec. Plus na przykład suplementacja kreatyną, która rzeczywiście w tej nadprogramowej ilości kreatyny, a po wysyceniu mięśni naprawdę potrzebuje stosunkowo niewiele tej kreatyny, no powoduje wzmożone wydalanie płynów. A mamy przynajmniej taką praktykę również wśród osób, które trenują rekreacyjnie. Trening w drugiej połowie dnia, gdzieś 17-19 się kończy, na treningu dużo wody. Po treningu solidna porcja białka z wodą lub z mlekiem, to już nie ma dużego znaczenia, chociaż mleko zatrzymuje trochę więcej płynów, no i później skutek, jeszcze i cała dawka kreatyny, niekiedy nawet 10 gramów po treningu i posiłki wysokobiałkowe do położenia się spać, to później ja nie mówię, że to jest generalnie nie do przyjęcia, tak? Tylko mówię, że nie można się wtedy dziwić, że się człowiek w nocy budzi raz czy dwa razy celem oddania moczu. No ja też wtedy mówię, żeby zastanowić się, czy zmniejszenie podaży płynów o pół litra, przesunięcie kreatyny na pierwszą połowę dnia chociażby, bo to nie będzie miało negatywnego wpływu na wysycenie i zmniejszenie dawki białka o 20 gramów w ostatnich posiłkach, czy nie jest warte, to nie jest poświęcenie warte tego, albo inaczej, czy fakt, że dzięki temu nie będziemy się w nocy wybudzać i przerywać snu, co w gruncie rzeczy może mieć na dłuższą metę negatywne konsekwencje dla nas, czy to nie jest cena, którą warto ponieść? Tak, no pewnie. Jeżeli jesteśmy przy tym ostatnim posiłku, to takie pytanie też często ludzie o to pytają, czy po jakim czasie mogę od zjedzenia posiłku pójść spać? Powiem w ten sposób.
generalnie nie warto się kłaść po posiłku. Ja wiem, że to się, nawet są takie powiedzenia mądrości ludowe, że tam sadełko warto zawiązać i różne inne rzeczy, ale trzeba pamiętać, że w mądrościach ludowych jest najczęściej dużo ludowości, niekoniecznie dużo mądrości. Lepiej nie kłaść po jedzeniu, dlatego że zwiększa się ryzyko refluksu i taki fizjologiczny refluks dotyczy w większym stopniu wszystkich nas, natomiast taki patologiczny może dotykać nawet 20% naszej populacji, zdecydowanie więcej, częściej osób aktywnych fizycznie, sportowo już mówię, nie tak, że ktoś się pójdzie przebiec z Jorkiem po parku, zwłaszcza dyscypliny siłowe są tutaj na prowadzeniu i to generalnie może być niezdrowe, szkodliwe, doprowadzające na dłuższą metę do różnych problemów zdrowotnych, niekiedy zupełnie takich, których nie da się powiązać tak bezpośrednio z występowaniem refluksu. Na przykład nawracający katar. Ja znam osoby, które miały operacje, interwencje chirurgiczne ze względu na przykład na nawracające zapalenie zatok czy zapalenie ucha środkowego, no tu akurat nie były interwencje chirurgiczne i okazywało się później przy współpracy ze mną, gdzie ja też zwracałem uwagę na pewne kwestie, że jest to choroba refluksowa przełyku, tak? I w tym momencie podjęcie odpowiednich interwencji powodowało, że problemy z nawracającym zapaleniem zatok mijały i po prostu ja czasami mam maile od osób, ostatnio dostałem maila chyba po 2 latach, że na życzenia noworoczne. Nie, przepraszam, świąteczne teraz na gwiazdkę i że jeszcze raz dziękuję za to, za zwrócenie uwagi na kwestię, na którą nikt nie zwrócił uwagi. Więc to jest jakby pierwsza zasadnicza rzecz, zwłaszcza dla osób, które borykają się z chorobą refluksową przełyku, żeby nie kłaść się po posiłku. Natomiast druga ważna rzecz to są kwestie metaboliczne. Tak naprawdę posiłek lepiej toleruje metabolicznie na poziomie gospodarki węglowodanowo-insulinowej przede wszystkim w momencie, kiedy po tym posiłku jesteśmy aktywni. Ja nie mówię, żeby zjeść schabowego z ziemniakami, z bigosem i w tym momencie zrobić 30 burpeesów, bo to zdrowe nie będzie, ale ta jakoś utrzymanie jakiejś aktywności, nawet takiej właśnie nietreningowej, nawet lepiej nietreningowej, może być korzystne metabolicznie. Położenie się jest antykorzystne w tej materii, to znaczy jest dokładnie odwrotny efekt. Natomiast pytanie zadałeś konkretne dosyć, kiedy mogę się położyć po zjedzonym posiłku? Ja najpierw odpowiem tak trochę dyplomatycznie, dobrze. Może wymijająco, ale w gruncie rzeczy uważam, że nie można tej odpowiedzi przemilczeć, znaczy nie można jej nie użyć. Im bardziej obfity, ciężkostrawny był posiłek, tym większy czas powinien upłynąć od położenia się, znaczy od jedzenia do położenia się spać, bo tu mówimy, rozumiem, że o nocnym spoczynku. Tak. I jeżeli wypiliśmy sobie, nie wiem, porcję odżywki białkowej, to ja nie widzę problemu, żeby położyć się za pół godziny czy godzinę. Natomiast jeżeli zjedliśmy schabowego z ziemniakami, to ja bym nawet 3 godziny odczekał, tak, z położeniem się spać. I dlaczego? 2 powody wymieniłem, ale trzeba pamiętać jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o jelitowym ekosystemie. Faktycznie w naszym przewodzie pokarmowym żyją drobne ustroje, z którymi łączy nas odwieczne przymierze i te drobne ustroje, jak to wszystkie w zasadzie bakterie, czy też archeony, takie prabakterie, które też występują w naszym przewodzie pokarmowym, one dążą do pewnej ekspansji. To znaczy bakterie bardzo chętnie się namnażają, można powiedzieć, ale super, to są nasi kumple, to są nasi przyjaciele, tylko wtedy, gdy bytują tam, gdzie być powinni, czyli w obrębie jelita grubego, dokładnie okrężnicy. Natomiast mogą wykazywać pewne tendencje do tego, żeby przesiedlać się do trochę wyższych odcinków przewodu pokarmowego. Trochę tutaj przesadziłem, jeżeli chodzi o zasięg, ale mogą przesiedlać się do jelita cienkiego. Jeżeli im się uda skolonizować to jelito cienkie, to mówimy wtedy o na przykład SIBO, czyli rozroście bakteryjnym jelita cienkiego, albo o IMO, czyli rozroście metanogenów, czyli archeonów, które produkują metan w obrębie jelita cienkiego. I jest to problem, który bardzo często wymaga interwencji takiej przeciwdrobnoustrojowej, czyli podaje się antybiotyki, ale SIBO ma tendencję do nawracania. I oczywiście u podłoża SIBO może leżeć szereg różnych uwarunkowań, związanych nawet z chorobami układowymi jakimiś, czy metabolicznymi, takimi jak między innymi cukrzyca, czy też niektóre choroby autoimmunizacyjne, rzutujące chociażby na pracę tarczycy. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy pewne bariery, uwarunkowania, które zabezpieczają jelito cienkie przed kolonizacją przez drobne ustroje z jelita grubego. Jedną z takich barier jest zastawka kretniczo-kotnicza, która się otwiera w jedną stronę, ale wiadomo, że taką zastawką to się bakterii za dużo nie powstrzyma. Są też pewne uwarunkowania związane z produkcją pewnych immunoglobulin. Środowisko jelita cienkiego to jest trochę mniej przyjazne, można powiedzieć, dla drobnoustrojów z jelita grubego, ale tam sok czustkowy, tak, czy też żółć ma w pewnym stopniu wpływa. Natomiast bardzo ważnym elementem zabezpieczającym, może ja bym użył takiej metafory, to nie będzie do końca wierne temu, jak to działa, ale to jest trudne do zrozumienia i trochę też dla mnie do wytłumaczenia, więc pozwolę sobie to uprościć. Jest coś takiego, nasz przewód pokarmowy
wykazuje aktywność motoryczną, to są pewne, co się nazywa motoryka przewodu pokarmowego, która uruchamia się po posiłku, i też mioelektryczną, która uruchamia się wtedy, kiedy mamy długą przerwę od spożycia pokarmu. I ta aktywność mioelektryczna, to jest taki kompleks wędrujący, faza trzecia kompleksu miomotorycznego, jest niezwykle istotna dla, ja bym to nazwał, dyscyplinowaniem mikrobioty jelitowej, która chce się przesiedlić z niższych odcinków do wyższych. I on się uaktywnia wtedy w obrębie jelita cienkiego, kiedy, ja to trochę zobrazuję, to dla specjalistów, którzy to słuchają, proszę mi tutaj dwóch nie wystawiać, bo ja to trochę upraszczam. Wtedy, kiedy nad tym kompleksem już nic nie ma, on w zasadzie zaczyna już w obrębie żołądka, ale ten żołądek musi być pusty. I to się dzieje najczęściej w nocy. I trzeba stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Jeżeli się tych warunków nie stworzy, to ten kompleks nie jest w stanie pracować w sposób prawidłowy. I w gruncie rzeczy tworzy się odpowiednie środowisko do tego, żeby prawdopodobnie muszą zaistnieć jeszcze dodatkowe okoliczności, że ta jedna nie wystarczy, ale tego do końca nie wiemy, po co ryzykować. Poza tym o te dodatkowe okoliczności wcale nie trudno. Wystarczy chociażby etanol, jakby nie było. Tworzymy jakby takie dobre podglebie do tego, żeby wyhodować sobie SIBO. I uważa się, chociaż nie jest to ponad wszelką wątpliwość pewne, ale są, bym powiedział w ten sposób, racjonalne przesłanki, żeby uważać, że spożywanie późnych i obfitych posiłków wieczornych tworzy idealne albo sprzyjające, może będzie bardziej trafnie, warunki do tego, żeby sobie wyhodować SIBO, IMO lub jedno i drugie. Więc uważam, że w czasach, w których naprawdę poświęca się dużo uwagi temu, jak funkcjonują nasze jelita, i uważa się, że jelita to drugi mózg, i że rzutują na pracę całego organizmu, co jest prawda, chociaż niektóre problemy nie powinny być sprowadzane tylko do mikrobioty jelitowej, ale jest to ważny intermediat, łączący środowisko zewnętrzne z naszym ustrojem. To są jakby pośrednicy w takiej pewnej komunikacji. To stosowanie probiotyku to jest wysyłanie oddziałów specjalnych do jelit, tak na dobrą sprawę. Ja nie mówię, że to jest złe, ale jeżeli komuś się wydaje, że sięganie po dobry probiotyk, tak, to wieloszczepowy, z pierdyliardem jednostek tworzących kolonie poszczególnych drobnoustrojów probiotycznych, że to jest, na tym się kończy jakby prewencja pewnych zaburzeń, które nazywamy dysbiozą, to jest naprawdę w grubym błędzie. To jest trochę tak, jakby ktoś pomyślał, że wystarczy brać kreatynę i nie trzeba ćwiczyć. Że w gruncie rzeczy i wszystko będzie, będzie ok, tak to mogło przyrównać, albo wbijać testa i nic więcej nie robić, tak? Więc przepraszam za ten bardzo długi wywód, ale uważam, że to jest kwestia wysokiej wagi i poziom motywacji osób, które spożywają, bo najczęściej, jak ja mam takie wrażenie, jak rozmawiam z kimś o późnych posiłkach wieczornych, to no dobra, no spoko, no ale w sumie trening mam późno, więc co zrobić, dobra, nara. I to jest, ten temat już umiera automatycznie, że to w sumie będzie tak jak było do tej pory. Uważam, że jest to motyw, że to może podnieść poziom motywacji do tego, żeby coś zmienić. Nie trzeba zero-jedynkowo, nie trzeba przecież kłaść się głodnym, ale no może jeść trochę wcześniej, może trochę mniej obficie. No nie mówię, żeby kłaść się specjalnie później, ale coś tam można przesunąć. Niektóre osoby celowo czekają godzinę czy półtorej po wysiłku fizycznym, bo teraz wtedy przewód pokarmowy nie pracuje tak, jak powinien, trzeba dać czas, żeby krew dopłynęła do przewodu pokarmowego. Ja powiem tak, jak się spożyje coś, to krew dopłynie do przewodu pokarmowego szybciej. I to jest ponad wszelką wątpliwość udowodnione. Więc jak ktoś będzie czekał, to będzie dłużej czekał, tak na dobrą sprawę. Więc nawet lepiej jest przesunąć posiłek bliżej tego treningu, niż przesunąć bliżej pory położenia się spać, tak bym powiedział. I tutaj takie też pytanie teraz zadam, które będzie połączone w pewien sposób z tym, co teraz tutaj mówiłeś. Czy jedzenie dwóch posiłków dziennie właśnie jest dobrym rozwiązaniem, czy jest to zdrowe, efektywne, bo właśnie ja akurat tak nie rozpisuję, nawet szczerze nie zagłębiałem się w to, ale jak ten IF wygląda, przepraszam, że na przykład jemy godzina 8 i 22. I pewnie później właśnie idziemy spać. Dwa duże posiłki, przykładowo po 1700 i 1700 kilokalorii. Czy to ma sens? I jak się do tego... Znaczy, ja powiem w ten sposób. Jest taka piramida, on ją chyba stworzył Eric Helms, nomen omen naukowiec i kulturysta zarazem. Nie jestem pewien, czy to on stworzył, ale na pewno bywała przez niego propagowana, gdzie bazą takiej piramidy jest bilans. Kolejnym jakby członem tejże piramidy, czyli trochę mniej istotnym, ale nadal ważnym oczywiście, jest rozkład makroskładników. Trochę wyżej jest mikrożywienie, czyli witaminy, składniki mineralne, błonnik, woda, chociaż wodę bym umieścił gdzieś tu z boku, ale jest. I trochę wyżej jest timing i częstotliwość, czyli to, o jakich porach jemy i jak często jemy. I na podstawie tego zestawienia priorytetów łatwo jest... Powiem najpierw w odniesieniu do zmian w pracy, zmian w kompozycji sylwetki czy masy ciała. Można mieć dietę nisko i wysokowęglowodanową, tu mówię o makro, o tym długim członie, ale jak się zna dodatnim bilansie, to się przytyje, jak na ujemnym bilansie, to się będzie chudnąć, tak?
Ja to upraszczam, ale co do zasady to jest prawda. Jeżeli chodzi o kwestię timingu na przykład i kwestii poprzednich, czy częstotliwości też i kwestii tych ważniejszych ogniw, no to lepiej jest jeść dwa razy dziennie produkty wartościowe, tak, i mieć pełnowartościową dietę, niż pięć razy dziennie syf. To chyba wszyscy się zgodzą co do tego, że w zasadzie no tak. Można powiedzieć, że im częściej ten syf, tym jeszcze gorzej. Natomiast osobiście uważam, że nie jest to optymalny sposób żywienia. To znaczy on w pewnych okolicznościach byłby dopuszczalny. Jeżeli siłą rzeczy taka osoba ma do wyboru tylko, nie wiem, jest pilotem śmigłowca albo stoi przy stole operacyjnym i operuje kogoś, ja się na tym nie znam, chirurgiem nie jestem, pewnie już nie będę, a jeżeli zabieg ma trwać 10 godzin i nie robi się w tym czasie przerwy, nie wiem, czy to dobrze w sumie, no to przecież nie ściągnie maseczki, nie powie tutaj, żeby instrumentariuszka podała mu szejka białkowego czy czegoś innego, tak może musi napić. Więc w tej sytuacji to się bierze pod uwagę pewne okoliczności, no i jak to pozwala unieść tą dietę do rangi trochę lepszego sposobu żywienia niż wcześniejszy, to dobrze. Jeżeli tu trzeba postawić kropkę, to bym powiedział, że z żalem, ale tę kropkę postawię. Dobra, nie będzie więcej posiłków, ale jeżeli jest możliwość, sposobność, to ja osobiście uważam, że warto byłoby jeść trochę wyższą częstotliwością. Te trzy posiłki dla większości osób to jest takie bezwzględne, może nie, względne minimum. Przed chwilą podałeś przykładowe pory, ja się nie chcę ich czepiać, no ale jeżeli ostatni posiłek jest do tej 22, jak to się kładzie o 23 i je 1700 kilokalorii, no to wracamy, cofamy sobie nasze dzisiejszą rozmowę o to, co mówiłem wcześniej i mamy wytłumaczenie dlaczego, tak? Dlaczego taka opcja nie jest najbardziej optymalną z możliwych i dlaczego w pewnych zakresach chociażby jest trochę ryzykowna. Poza tym często, oczywiście są osoby na wysokim poziomie dyscypliny, ale są też osoby, które mówią, że jedzą rano śniadanie, wychodzą do pracy, siedzą tam 10 godzin, wracają w pracy, nic nie jedzą, później rzucają się na jedzenie. To jest takie można powiedzieć, teoretyczne. To w praktyce najczęściej coś pomiędzy pierwszym posiłkiem a drugim, w tej długim oknie postu, u znacznej części osób to się musi pojawiać, najczęściej się pojawia. A to kawa ze śmietanką i z syropem jakimś z cukrowym, a to jakiś kawałek ciasta, a to cukierek, a to Red Bull z cukrem lub coś innego. Nie jest to optymalny sposób żywienia, chociaż można w ten sposób, na pewno są osoby, które jedzą tak i parametry zdrowotne się u nich poprawiają, bo wcześniej jedli 5 razy dziennie, ale na przykład słabo, tak? Bo dobór pokarmów był nie do przyjęcia. Więc jeżeli to są produkty zdrowe i udaje się zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na wszystkie niezbędne substancje, nie narażając na ekspozycję na dużą dawkę jakichś substancji szkodliwych, to może być zdrowy model żywienia, ale da się zaprojektować zdrowszy w materii częstotliwości posiłku. A czy łączenie posiłków jest ok? Przykładowo jak mamy rozpisane 5 posiłków po 600 kalorii, no jest 22, a już chce mi się iść spać, mam 600 do zjedzenia i jeszcze zaległe. Łączyć to w 1200, czy raczej nadrobić to kolejnego dnia, zjeść, nie zjeść, bo to jest też częste zjawisko. To znaczy, jeżeli taka sytuacja zdarza się raz, to można to powiedzieć. Nikt od razu SIBO z tego powodu nie dostanie, tak? Mhm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc można to zsumować i zjeść. Nie będzie też błędem, jeżeli część kalorii się przetransplantuje na ten dzień kolejny. To znaczy, ja może posłużę się anegdotą taką dokładnie odwrotną. Kiedyś robiłem ktoś mi kiedyś zadał pytanie, to była zawodniczka sportów sylwetkowych, czy ja kiedyś tak ciąłem do kości? Ja mówię, że nie. Czy byłem kiedyś na scenie? Ja mówię, że nie. Mówię, to co ty w ogóle robisz z tymi ludźmi? Jak to prowadzą najczęściej treny? No, taka jest prawda. Najczęściej zawodnicy prowadzą zawodników, tak? No, nie jest to absolutną regułą, ale często tak jest. I stwierdziłem, że sobie zrobię taką redukcję do rzeczywiście do niskich poziomów. No nie był to poziom sceniczny. Przyznam się, że na końcówce było mi bardzo ciężko. W związku z tym pożyczałem sobie kalorie z kolejnych dni. To znaczy, jak była godzina 18, już miałem wszystko zjedzone, praca do godziny pierwszej w nocy, to mówię, a pożyczę sobie te 200-300 kilokalorii z dnia kolejnego. I czasami to się sprawdzało. Ale w pewnym momencie taki kredytów zaciągnąłem w tej kaloryczności, że to już było po prostu raz, że niezdrowe, poza tym następny dzień zostawały jakieś głodowe racje żywieniowe. Do czego zmierzam? Tego typu korekty można sobie robić okazjonalnie. Jeżeli zdarzy się coś w razie tak zwanego W, to można sobie albo dojeść podwójną porcję, albo porzucić trochę z kolejnego dnia, czy też przełożyć, przepraszam, na kolejny dzień, oddać, tak, przesunąć. Natomiast gdyby się okazało, że taka sytuacja się powtarza, to jest to wystarczająca przesłanka do tego, żeby skorygować założenia diety. To znaczy możliwe, że trzeba programowo rozpisać mniejszą ilość posiłków, no bo co to za plan, którego nie można się do końca trzymać i trzeba kombinować w kółko. Zawsze warto mieć elastyczne podejście, ale w gruncie rzeczy, jeżeli to się staje rutyną, że się człowiek nie trzyma planu, to też nie buduje dobrej relacji tak naprawdę z jedzeniem, bo człowiek dostaje później plan od kogoś innego, poprzeczkę stawia sobie wyżej i się okazuje, że to jest plan, którego tak naprawdę się nauczył już definicji nie trzymać. Więc w tym momencie wymagana jest korekta, albo jeżeli chodzi o pory posiłków, albo jeżeli chodzi o ich recepturę, albo częstotliwość tych posiłków.
bo można otrzymać 6, na przykład mniej czasochłonne w spożyciu albo w przygotowywaniu. Opcji jest wiele, ale na pewno nie, starałbym się, żeby to nie stało się praktyką. Taką stałą. No raczej na redukcji to każdy pilnuje tych posiłków i rzadko, żeby się spóźnił na ten posiłek, ale często na masie jest tak, że ludzie sobie właśnie lubią łączyć. Ja na przykład tak na redukcji robiłem, ale to tak jak powiedziałeś, raz na dwa tygodnie zdarzało mi się, że no, każdy, kto się szkolił na zawody, to wie, że ten sen w końcówce jest rozwalony totalnie. Przykładowo wstaję o 3 w nocy, no muszę zjeść, muszę coś zjeść, nie? To ja robiłem w ten sposób, że zjadałem śniadanie, ale budziłem się rano, no i nie jadłem, bo już zjadłem w nocy, tak? Czyli zamiast zjeść śniadanie przykładowo o 7, dopiero czekałem do drugiego posiłku o 10. I według mnie to nie było złe, jeżeli tam to właśnie robiłem raz na tam 2 tygodnie, czy 10 dni. Żadna szkoda wielka się nie działa. Wiesz, nikt się z tego tak naprawdę nie rozlicza, nie siedzi, kolokwium nie piszesz z twoim trybem. No tak, organizm życia, nie ma zegarka, tak? Punkt mniej na zawodach, a przepraszam, a zjadł pan do śniadania, a we wtorek pan nie zjadł, tak jak pan mówi, no punkcik mniej, niestety, tak. Cofamy pana, tak. To oczywiście tak nie działa, więc liczy się przede wszystkim ten finalny efekt. W pewnym momencie po prostu trzeba się zastanowić, jaka jest cena i czy można byłoby to zrobić trochę lepiej, znaczy zoptymalizować. To określenie optymalizacja jest dosyć istotne, żeby ten plan brał pod uwagę realia dnia codziennego do tego stopnia, żeby nie trzeba było nadrabiać, tak nadganiać, bo w pewnym momencie, zwłaszcza jeśli mówimy o zawodnikach, warto mieć tą głowę wolną od kombinowania, mieć taką rutynę, która się po prostu nie dzieje niemalże sama, zadaniowo i nie trzeba się nad dodatkową rzeczą zastanawiać, bo czasami, jeżeli się człowiek zatrzyma przy jakichś wątpliwościach, to się człowiek budzi, że 2 dni przesiedział na kontemplacji, tak naprawdę nie robił tego, co miał robić na 100%, tylko na 90 czy 80. No, przede wszystkim osoby początkujące powinny sobie uświadomić też, że organizm nie ma zegarka w sobie i jak zjesz po 18 albo zjesz o 3 w nocy, to teraz ci odłożę tłuszcz, nie? Teraz ci będę odkładał tłuszcz. Oczywiście, to tak nie działa, chociaż z tym zegarkiem bym polemizował. Każdy, kto ma w domu zwierzątko, psa albo kota, wie, że jak nauczy, że jest posiłek o 21, i raz nie da tego posiłku, to pies przyjdzie, chociaż dzielą nas naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie rozwoju, no wiadomo, też saki, ale no jesteśmy jednak, to nie jest kwestia dwóch różnych krajów, tak? To jest kwestia przepaść międzygatunkowa, ale się dogadamy w tej materii. Pies przyjdzie i da nam znać, jest 21, stary, nie dałeś mi jedzenia i my pójdziemy i damy, tak jak zapomnieliśmy. To znaczy, oczywiście często stałe pory posiłków nie są takie, że nam się coś, tak jak dokładnie powiedziałeś, się z tym zgadzam, że jak nie zjesz o tej porze, co zaplanowałeś, to w tym momencie organizm powie, o, To jest tak jakby, organizm podchodzi do kalorii jak do gotówki, więc gdybym ja pracował gdzieś na etacie i szef bym powiedział, o, nie zapłacę ci w tym miesiącu, zapłacę ci w przyszłym, to przecież ja bym nie wziął z opóźnieniem, to bym nie wziął tych pieniędzy, nie odłożył na konto, tylko pokrył te wydatki, na które musiałem zaciągnąć trochę kredytu z jakichś tam rezerw. Ale jeżeli o stałych porach znowuż, to trzeba pamiętać, że o stałych porach robimy się głodni. I w momencie, kiedy jesteśmy na redukcji, zawsze mamy śniadanie o 7, czy tam góra 7:15, drugie śniadanie o 10, tam, czy obiad o 13, czy tam o którejś. Jeżeli jesteśmy w tej rutynie na co dzień, to jesteśmy trochę mniej podatni na te bodźce kulinarne, które się pojawiają gdzieś między posiłkami. A jeżeli codziennie jemy o innej porze, no to ceną za to jest to po prostu, że może być nam trochę trudniej utrzymać reżim żywieniowy, ale to niczego nie rujnuje. To jest jakby okoliczność, którą trzeba rozważyć. Czy jest to dla mnie ważne, czy nie jest dla mnie ważne? Nie jest. Ja nie widzę żadnego problemu. Kolejne pytanie ode mnie takie. Bardzo lubię cynamon. Dziennie dochodzę do około 10 gram, nawet więcej. I szczerze nie zagłębiałem się w ten temat, bo nie zagłębiałem się, a w zasadzie ktoś mi odpisał na Instastory, dużo tego cynamonu jesz, czy to jest zdrowe? I w zasadzie tak sobie pomyślałem, bo w sumie to nie wiem. Więc się ciebie pytam, czy jest to zdrowe? I mam tutaj na myśli cynamon taki, powiedzmy, sklepowy z firmy X i cejloński, czyli powiedzmy taki jakościowy. O. Znaczy wiesz, to jest przepaść pomiędzy tym chińskim a... Tak, oczywiście. No. A cejlońskim, również jeżeli chodzi o zawartość kumaryny. Akurat badania z użyciem cynamonu w przypadku ludzi nie wykazały jego toksyczności. Natomiast badania na gryzoniach i psach wykazały, że istnieją pewne dawki, które mogą doprowadzić bądź to do uszkodzenia wątroby, bądź też, już nie pamiętam, czy to było uszkodzenie nerek, nie pamiętam, których zwierząt
to nie była tożsama reakcja. U psów trochę inaczej niż u szczurów. Natomiast my wiemy, że u psów i u szczurów ten metabolizm kumaryny wygląda trochę inaczej niż u ludzi. Ludzie powinni być teoretycznie dużo bardziej odporni na wpływ tej substancji, która zresztą w niewielkich dawkach ma pewne właściwości prozdrowotne. Ale jak jest w istocie, tego do końca nie wiem. I pamiętam, że kiedyś natknąłem się na taką publikację, gdzie oceniono dawkę cynamonu, taką bezpieczną, cejlońskiego, na około 40 gramów dziennie. Więc jeżeli jest cejloński, teoretycznie, ale to była jedna praca, która wskazywała, że to może być bezpieczne, czy pytanie, czy możemy bazować na tej pracy w tej materii, byłbym jednak ostrożny. Natomiast trzeba pamiętać, że zawartość kumaryny w cejlońskim i chińskim to są różnice około tam stukrotności, więc trudno mi powiedzieć, jak będzie sytuacja wyglądała w przypadku tego cynamonu chińskiego. Wiem, że cejloński bywa zafałszowany. Jest taki test z jodyną, który można rzeczywiście przeprowadzić sobie w warunkach domowych, no ale mało komu chce się sypać cynamon, dodawać tam roztwór jodyny, zresztą ja z głowy nie powiem, co do mnie napisać, jak to się robi, ale rzeczywiście można rozpoznać, jaki to jest cynamon na takim prostym teście. Jak dobrze pamiętam, taka toksyczna dawka tejże kumaryny, trzeba było przeliczyć, jaka jest zawartość w cynamonie, dokładnie nie pamiętam, ale mogę dopisać te wartości liczbowe. W każdym razie powiem w ten sposób, jeżeli jest cejloński, to wydaje się, że dawka 10 gramów na dobę jest dawką bezpieczną. Natomiast jeżeli jest ten chiński, nie pamiętam, jak on dokładnie się nazywał, to jednak bym uważał. Kobietą w ciąży nie jesteś, więc ciebie przestrzegać przed tym specjalnie nie trzeba. No natomiast tak. Kobiety w ciąży powinny pamiętać, że duże dawki cynamonu mogą przyspieszyć poród. I to jest obawa, która wziąłbym sobie ją całkiem serio. Osoby z chorobą wrzodową żołądka także powinny uważać na konsumpcję cynamonu. A poza tym jest to przyprawa, która ma pewne walory prozdrowotne, spowalnia trochę tempo opróżnienia żołądka, co powoduje, przedłuża uczucie poposiłkowej sytości i obniża trochę glikemię. Ma też pewne związki o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwzapalnych. Jest to przyprawa na pewno warta uwagi, natomiast 30 gramów, no, jakbyś mi tak pytał z tą rodzynką na sercu, powiedziałbym ci, że z racji tego, że nie wiemy, jak ten cynamon nasz na rynku tak naprawdę wygląda, to trochę bym zmniejszył jego ilość. Mm-hmm. No nie, ja tylko i wyłącznie walory smakowe, tak? Nie patrzę tam na prozdrowotne, co za sobą niesie, tylko po prostu chodziło o walory smakowe. Ale jeżeli tak mówisz, to namówiłeś mnie. Zmniejszę w każdym posiłku. A do każdego posiłku dodajesz? Nie, do trzech. To mówię, że zmniejszę w każdym po 1,5 grama, nie poczuję tego, a i tak będzie lepiej. Okej. Okay.